moim zdaniem jest tak, że od dłuższego czasu my żeśmy się oduczyli protestować. To znaczy, że owszem, nie godzimy się z bardzo wieloma te rzeczami, natomiast żebyśmy mieli zaprotestować poza czasami wpisaniem, jakimiś wpisami w sieci, niespecjalnie. Ja mniej winię tutaj Polaków, bo no trudno, żebyśmy się no właśnie skrzyknęli tutaj w pięciu i wyszli na ulicę, ale od tego są właśnie partie opozycyjne. Od tego, żeby pewne społeczne niezadowolenie artykułować i pokazywać na zewnątrz. No i teraz mamy już za chwilę kwiecień. Kiedy była jakaś ostatnia demonstracja i w jakiej sprawie? No można powiedzieć, no tak, jakaś garstka nauczycieli demonstrowała przed MEN-em. Te demonstracje środowiska sędziowskiego to właściwie odeszły w niepamięć. No rolnicy protestują, ale to protestują ci bogaci rolnicy, którzy dużo tracą na tym, że nie mogą sprzedać w tych pełnych magazynów swojego zboża. Czasami lecą jakieś jajka. Ale jak ma nawet wyglądać demonstracja rolników w Warszawie? Nie ma jej. To teraz ja mówię o mechanizmie. Społeczeństwa innych krajów są nauczone, że w pewnym momencie przekracza się jakąś barierę. Są ludzie, którzy to społeczne niezadowolenie, niezależnie czy w słusznym, czy niesłusznym, jakbyśmy to oceniali, kierunku zagospodarowują, wyprowadzają ludzi na ulicę. Jak patrzymy na Francję, na Izrael, jeszcze wcześniej te wielosettysięczne demonstracje w Czechach, a jeszcze parę lat temu zdarzyły się przypadki korupcji w rządzie rumuńskim. No to tam ten Bukareszt był pełen, tam były tak naprawdę setki tysięcy, a nawet miliony ludzi na ulicach. W Polsce wykiwamy głowami, no tak, to jest niedopuszczalne, naganne, zabierają nam pieniądze, krępują na sędziów, likwidują nam instytucje publiczne, no ale ci rządzący, którzy to robią, patrzą, no i co, właśnie nic się nie dzieje. No, nic się nie dzieje, nie ma tego protestu, mało tego, no właśnie to jest jakby kolejna rzecz, zaczynają się poprawiać nastroje społeczne. Polacy powoli wychodzą z tego potwornego dołka pesymizmu, niewiary, lęku, strachu. Ostatnie 2 miesiące w CBOS-ie znacząco lepiej, ale również i w takim kantarze te wskaźniki w nastrojów społecznych się lekko podnoszą. Czyli no, tak naprawdę wszystko, co złe, gdzieś jest... Ale to, wiesz co, zaciekawiłaś mnie... tymi porównaniami także i ja się nawet parę razy zastanawiałem, jaki jest w nas defekt, jeśli chodzi o umiejętność demonstrowania, jeżeli chodzi o umiejętność protestowania. No bo tak, jeżeli w sprawie, która nie dotyczyła takich żywotnych, podstawowych interesów, raptem pojawia się 1 milion ludzi na Unter den Linden, żeby zademonstrować Scholzowi, że nie podoba im się to, że Niemcy są zbyt pasywne wobec agresywnej polityki Putina. I to nie była rzecz, która dotyczyła codziennego życia Niemców, prawda? Niemcy się wściekli, że Scholz nie umie się zachować w momencie, kiedy Putin napadł na Ukrainę. 1 milion ludzi wychodzi na Unter den Linden zaprotestować. Jak w Czechach pojawiają się zarzuty wobec szczęśliwie już ekipy rządzącej, w kilkumilionowych Czechach w Pradze pojawia się 800 tysięcy ludzi. No to nie wiem, przekładając na proporcjonalnie na Polskę, to powinno być pewnie z 5 milionów ludzi na jakiejś demonstracji. W ogóle niewyobrażalna liczba. My w swojej mitologii jakieś sobie różne rzeczy opowiadamy, ale przecież jak przypomnimy sobie lata 80., kiedy podobno żeśmy się nademonstrowali, to umówmy się, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku największe demonstracje były 20-30 tysięczne, a wtedy te emocje społeczne były bardzo napięte. W pomniejszych miastach, jak wychodziło tam 1000 czy 2000 ludzi, to to była duża demonstracja, tak? Przychodzą później przeróżne momenty. Także moment lat 90., kiedy były silne te ruchy socjalne, przeciwne, może nie tyle reformom, ile skutkom reform, no, których się nie dało uniknąć. Mamy z kolei teraz PiS, który no, po kolei demontuje nam państwo, bo to już mniejsza o system tego państwa, tak? Czy on jest demokratyczny, niedemokratyczny, na chwilę odkładam, ale po prostu nam demontują państwo, tak? Niszczą to państwo. No i przypomnij sobie, że gdzieś tam chyba 2016, ostatnie większe KOD-owskie demonstracje, ale jak mówię większe, to oznacza, że na przykład było pod Trybunałem Konstytucyjnym 30 000 ludzi. W skali kraju to przecież żadna demonstracja. Jest wojna rosyjsko-ukraińska, patrzę na demonstracje antyrosyjskie czy antywojenne w Berlinie, w Paryżu, w Pradze, wielkie. A później jadę na tą belwederską i tam pod ambasadą rosyjską jest 200 osób. Czy my mamy jakiś defekt? Czy my się boimy władzy? Czy my się boimy wyrażać swoich poglądów? Co z nami jest nie tak? No to jest jedno z kluczowych pytań, no bo jeżeli nie będzie takiej presji ze strony obywateli, która będzie no, kanalizowana, czy będzie przechodzić przez rozmaite systemy instytucjonalne, NGOs, partie polityczne, czy nawet, no nie wiem, te samorządy, ruchy, te ruchy miejskie, te ruchy uliczne, no to tak naprawdę władza będzie się czuła Bo teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ciągle w nas takie myślenie, dobrze, te władzy są zadowoleni. No i teraz warto wrócić jeszcze tutaj trochę danych. No, ten PiS w tym momencie ma 6-7 milionów wyborców. To jest mniej więcej no, w różnych szacunkach maks 20% Polaków. Innymi słowy, 2 na 10 popiera PiS. No to teraz pytanie, co robi ta cała reszta? No? I to nie jest pytanie pewnie do każdego Kowalskiego czy Kowalskiej, tylko to jest pytanie dla ludzi, którzy no, są liderami i partii politycznych, i NGO-sów, i związków zawodowych, i pewnych lokalnych wspólnot. No, to jest wasze zadanie, żeby w pewnym momencie umożliwiać pokazanie tych nastrojów społecznych. No. Ja bym powiedział, no, jeden taki przykład, którym parę miesięcy temu był bardzo znaczący. Prowadzę zajęcia ze studentami, coś jest o socjologii ruchów społecznych. W pewnym momencie no, studenci, głównie studentki, wymieniają właśnie ten marsz po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, te błyskawice, a ja się pytam, dobrze, a parasolki? I następuje cisza. I prawie setki studentów, którzy tam siedzą na auli, nikt nie wie, o co chodzi z tymi parasolkami. A to było całkiem niedawno. Znaczy, ja sobie zdałem dramatycznie sprawę, że no właśnie studenci w Warszawie, którzy wiedzą, co się zdarzyło, część z nich była na tych marszach, ale nie mają żadnej ciągłości z tym ruchem protestu. To nie jest wina studentów. To jest wina tych organizacji, które no, mają te wyrazy niezadowolenia podtrzymywać, artykułować i wywierać tę presję. No i teraz można by sobie powiedzieć tak, no dobrze, no może być taka sytuacja, że liderzy właśnie i dużych NGO-sów, ale również i partii politycznych będą zadowoleni z tego, co mają, da? Z tych swoich mniejszych czy większych budżetów, swojej grupy aktywistów, swoich wydawnictw. I dlaczego akurat mają podejmować dodatkowe wysiłki? Ja bym powiedział tak, że to nie jest coś w nas. My to oczywiście jako Polacy bardzo nie lubimy przestrzeni publicznej. No, to jest tak, że wszystko jedno, czy to jest nasza osiedlowa ulica, czy to jest warszawskie metro, gdzie każdy siedzi w ciszy, jest patrzony w swój smartfon. Wyjście razem w jakimś celu, przekroczenie tej sfery prywatności jest niesłychanie trudne. Ale na Boga, po to, żeśmy przyjęli sobie taki system, gdzie? Od liderów, ludzi, którzy mają zarządzać tymi społecznymi emocjami, bardzo, bardzo wiele zależy. Co takiego jest w tych liderach czeskiej opozycji, nawet jak się z nimi nie zgadzamy, bo oni po te kilkaset tysięcy wyszło, żeby zaprotestować, dlaczego Czesi wspierają Ukrainę, ale oni zorganizowali tę demonstrację, wyszli ludzie, protestowali. Co takiego jest właśnie w tych liderach partii rumuńskich, że potrafili to zapewnić i tak dalej, i tak dalej. To, jak żeśmy zaczęli od wyrzekania na liderów partyjnych, którzy nie mogą się dogadać i rysują nam, stwarzają kolejne ryzyko, że będziemy mówić, co ma opozycja zrobić, żeby wygrać za następnych 5 lat czy 4 lata, no to jest właśnie to poletko. Nauczyli się już ci liderzy spotykać się z ludźmi, z wyborcami w mniejszych czy większych grupach, ale żeby teraz w pewnym momencie spróbować zagospodarować te emocje społeczne, ja nie widzę takich problemów. No ale czekaj, no bo może tych emocji społecznych nie ma. No sam mówisz, że nam się nastroje poprawiają. Wiesz, jeżeli wybucha protest przeciwko zaostrzeniu, faktycznej zmianie przepisów dotyczących aborcji dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny. A potem przy tym samym prawie Kaja Godek znowu zaczyna grzebać i ja w zasadzie nie słyszę, żeby komuś to się nie podobało, poza 3 posłankami, które to zauważyły. Jeżeli ta opresywność prawa konfesyjnego narasta, ale nie ma to, wiesz, no, z drugiej strony ci liderzy też, no, oni nie spadają z księżyca, no, sami żeśmy ich wybrali, tak, sami żeśmy ich namaścili, no przecież to nie są ludzie podani nam na tacy, tylko jakoś z nas wyrośli. No to teraz jest tak, to jest jakby taka moja hipoteza, bo mogę tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Moja hipoteza brzmi w ten sposób, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, to ten stopień zorganizowania swojego elektoratu, od ruchów związanych z Kają Godek, poprzez Opus Dei, poprzez kluby Gazety Polskiej, poprzez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, my byśmy mieli tych ludzi na ulicach. Nie dlatego, że oni są jacyś specjalnie inni, dlatego, że to jest moja hipoteza, z dużym prawdopodobieństwem PiS to by zorganizował. Natomiast tego oczywiście pewnie bym chciał, żeby coś takiego, żeby taki test się pojawił, ale on już się pojawiał w przeszłości. Tak? Czy to w przypadku Radia Maryja, czy w przypadku klubów Gazety Polskich i tak dalej, i tak dalej. Tam gdzieś jest organizacja, tam jest to społeczeństwo obywatelskie. Tylko to jest społeczeństwo obywatelskie dla tej grupy, która jest zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. I oni, moim zdaniem, potrafili to zrobić. Inna sprawa, że no właśnie pompują te pieniądze w takie NGOsy i tak dalej, ale z dużym prawdopodobieństwem bym powiedział tak, że jak coś się, że PiS przegra wybory, to będziemy mieli na ulicach zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Bo no to jest... Moja hipoteza jest taka, że tamci liderzy potrafią się dogadać na przykład co do wspólnej listy, bo no, przecież to przez lata jest tak, że teraz dopiero się pojawiły jakieś rozbieżności w ramach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę są bardzo różni politycy, ale jak się pojawiły, no to już słyszę komunikat po jakimś spotkaniu na Nowogrodzkiej, koniec tego, że ktoś w przestrzeni publicznej mówi, że jakiś X z tej samej Zjednoczonej Prawicy mu się nie podoba. No? Wyciszamy to wszystko, organizujemy się razem. No, to jest brutalna teza, ale moim zdaniem jest tak, że może oni potrafią, a partie obóz opozycyjny nie. To nie jest kwestia... Ale wiesz co, to ciekawa teza, jakkolwiek ja mam wrażenie, że im... Pod tym względem akurat władza nie całkiem służy, bo oni są coraz bardziej tłustymi misiami. I zobacz, że kluby Gazety Polskiej, które 10 lat temu mogły łatwo zorganizować dużą demonstrację. No dzisiaj, kiedy nawet próbują, pomrukują, tam mieli bronić kościołów i tak dalej, nic im z tego nie wyszło, więc być może się trochę rozleniwili, a dwa, no oni mają potężny atut za plecami i ta walka nigdy nie była różna, a mianowicie wspomniałeś Radio Maryja, no ja wspomnę Kościół katolicki, który zawsze miał uprzywilejowaną pozycję, zawsze był wspierany z pieniędzy publicznych i dysponuje tą taką infrastrukturą. Ja już nie mówię o tym, co księża Zambon potrafią opowiadać, czy biskupi, co potrafią opowiadać, ale wiesz, wystarczy, tak jak przez lata to było, te kluby smoleńskie gdzieś tam po jakichś parafiach się spotkały, po kościołach się spotykały. No opozycja nie ma takiego zaplecza materialnego, wiesz, i żadna partia porównywalnego zaplecza nie stworzy, no bo partie jedyne co mają to gdzieniegdzie jakieś biura. Myślę, że to jest jednak kwestia cały czas determinacji i podzielam tutaj akurat ten pogląd, że ta determinacja ich wynika z tego, że są mniejszością. Mniejszości zawsze łatwiej się zorganizować, bo jeżeli by odrzucić na chwilę te małe partyjki, duże partyjki i inne partyjki, to przecież z badań wynika, że relacja pomiędzy zwolennikami Polski takiej nowoczesnej, europejskiej, a zwolennikami Polski konserwatywnej, mówiąc pewnym skrótem pisowskim, to jest 6:4 czy 7:3 na korzyść tych bardziej promodernizacyjnych. No tylko, że te 30% jest świetnie zorganizowane, bo są mniejszością. Więc może my powinniśmy być mniejszością i łatwiej by nam było wykreować liderów, którzy nas zorganizują. A jak jesteśmy większością, to jesteśmy po prostu leniami. Reset Obywatelski.